Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek skierowany jest bardziej do osób początkujących, ponieważ pokażę w nim, jak sprawdzić, na jakich giełdach można kupić daną kryptowalutę. A zanim zaczniemy, pamiętajcie, że w opisie każdego odcinka znajdziecie link do grupy na Telegramie, także serdecznie zapraszam do dołączenia. A teraz zaczynajmy. Bardzo często, gdy wspominam o jakiejś kryptowalucie, to wiele osób pyta mnie, gdzie można tą kryptowalutę kupić. Jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie, na jakich giełdach dana kryptowaluta jest dostępna. Oczywiście może tam nie być wszystkich giełd, natomiast większość, na których jest dostępna, z pewnością tutaj będą. A tym sposobem jest właśnie CoinGecko. Więc wystarczy przejść na stronę coingecko.com i następnie należy tutaj w wyszukiwarce wpisać nazwę kryptowaluty, którą szukamy. Czyli dajmy na to wpiszę JRT, czyli Jarvis Reward Token. Jest to kryptowaluta projektu Jarvis Network. Po kliknięciu na daną kryptowalutę powinien otworzyć się jej profil. Mamy tutaj od razu dostępne dane odnośnie tej kryptowaluty, czyli aktualna cena, jaki jest circulating supply, Twitter, Facebook, Telegram danego krypto, adres strony i adres strony Medium itd., itd. Ale musimy tutaj zjechać nieco niżej do momentu, gdy zobaczymy tutaj wykres, a nad wykresem mamy zakładki Overview, Markets, Chart i Historical Data. Więc w tym oto miejscu należy wybrać drugą zakładkę Markets i w tym momencie powinna nam się tutaj pojawić lista giełd, na których dany token jest dostępny. Czyli tak jak widzimy tutaj, JRT jest dostępny na SushiSwap, Bancor Network, Uniswap, Bitmax czy też znany pod nową nazwą Ascendex, Hu, Loopring, Paraswap, no i kilka innych tutaj giełd, takich jak chociażby OneInch. Czyli w ten oto sposób możecie sprawdzić właśnie, na jakich giełdach jest dostępna dowolna kryptowaluta. Zobaczmy może jakaś z nowszych, na przykład Gamercoin, czyli GHX. Gamercoin został wypuszczony dopiero bodajże tydzień czy dwa tygodnie temu i możemy tutaj właśnie zjechać niżej, kliknąć na Markets i zobaczyć, na jakich giełdach jest dostępny. Jak widzimy, Gamercoin w tym momencie dostępny jest tylko na jednej giełdzie, Bithump, ponieważ tak jak wspomniałem, został on wypuszczony dosyć niedawno. No i jeśli chodzi o sprawdzanie, na jakich giełdach dane kryptowaluty są dostępne, to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.